Dzisiaj odbyły się obrady 28. sesji Rady Powiatu. W porządku obrad znalazło się blisko 20 punktów. Z radnymi powiatowymi porozmawialiśmy o najważniejszych punktach dzisiejszej sesji. Radni obradowali m.in. w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zespołowi przychodni specjalistycznych we Włocławku. Organem założycielskim, organem można powiedzieć prowadzącym dla SPZOS Włocławek z siedzibą przy ulicy Szpitalnej, który ma tu cztery agendy niejako, na Radosnej dla dzieci, na Stodulnej i na Łady i właśnie na Szpitalnej jest powiat włocławski, starostwo powiatowe w Włocławku i z tego tytułu są pewne zmiany w statucie wynikające z ducha czasów, z pewnych zmian na zewnątrz, więc ten statut jako takie prawo lokalne, taki przewodnik do działania SPZOS Włocławek musimy zmienić. Są to raczej zmiany, bym powiedział, kosmetyczne, jednak organem do tego uprawnionym jest Rada Powiatu i wierzę w to głęboko, że wszyscy radni zagłosują, ponieważ naszą rolą jest wspomagać tą bardzo trudną, specyficzną placówkę, która coraz lepiej sobie radzi na lokalnym rynku usług medycznych we Włocławku. Jeszcze tylko przypomnę, że na poprzedniej sesji przekazaliśmy dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy na remonty zewnątrz i wewnątrz tegoż obiektu przy ulicy Szpitalnej. Jak przyznaje starosta włocławski Kazimierz Kaca, dla niego istotne są zmiany w budżecie. Dla mnie najistotniejsza i najważniejsza sprawa to jest ujęcie w budżecie środków na opracowanie koncepcji i dokumentacji budowy nowej szkoły w zespole szkół w Chodczu i o to będę za chwilę pójdę, będę apelował. Jestem przekonany, że wynik będzie pozytywny. Ktokolwiek myślący sądzę i ktokolwiek popiera te projekty powinien wspierać, żeby powstawało coś nowego. Piękna szkoła, która jest w naszych zamysłach, jest w naszym kierunku. Natomiast ta szkoła jest w trzech dzisiaj budynkach i uważam, szkoła zadbana, piękna, ale trzeba myśleć o nowym rozdaniu, nowym spojrzeniu. Jak jest szansa pozyskania 50% środków zewnętrznych, byłoby naszą nieodpowiedzialnością, żebyśmy o te środki nie powalczyli i nie zadbali. Wskutek podjętych uchwał dotyczących bieżącego budżetu musimy dokonywać zmiany w swoich planach na przyszłość budżetowych, a to wszystko ramowo się nazywa wieloletnią prognozą finansową dla powiatu włocławskiego do roku 26, tak przynajmniej to przewiduje. I na tej organem uprawnionym do tych właśnie zmian, do wprowadzenia zarówno w budżecie, jak i w prognozie jest Rada Powiatu i skutkiem właśnie tych wszystkich zmian, które zarząd wprowadzi, dzisiaj Rada, również są te zmiany w naszym planie finansowym na najbliższe, w tym wypadku 7 lat. Budżet, chociaż opracowywany na początku roku, pragnę przypomnieć, jest to dla nas nawet powód do jakiejś dumy, zadowolenia, był uchwalony jednogłośnie, ta najważniejsza uchwała. Nie jest jednak czymś sztywnym, jest organizmem, można powiedzieć, żywym. Wiele w ciągu roku dzieje się spraw, kwestii przewidzianych, jak i spadających nagle pod wpływem sytuacji, która istnieje i dlatego budżet jest korygowany, dostosowywany do bieżącej sytuacji i Rada Powiatu jako najwyższy organ powiatu może tylko i wyłącznie te zmiany w budżecie wprowadzać, natomiast tak w uproszczeniu powiem, zarząd ten poszatkowany budżet realizuje i w tym wypadku właśnie Rada skorzysta z tego swojego prawa i na skutek wielu kwestii, które się tu pojawiają, czy to w oświacie, w naszych jednostkach, domach dziecka, DPS-ach, drogach, remontach chodników i tak dalej, współpracy z gminami, pomocy finansowej, urealniamy go i zmieniamy go i to właśnie w dniu dzisiejszym po raz kolejny Rada tego dokona. Radni zdecydowali także w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki z PFRON-u. Politykę, jeśli chodzi o pomoc społeczną, o współpracę z DPS-ami, domami dziecka, prowadzimy przez PCPR i właśnie po raz kolejny jako Rada uprawniana do
dzielenia budżetu, do wyznaczenia pewnych ram współpracy PCPR-u. Tutaj przedstawione przez panią dyrektor propozycje uchwał, ponieważ ta współpraca jak zawsze była bardzo dobra i myślę, że pani dyrektor doskonale sobie radzi w tych wszystkich kwestiach, do których została powołana. Wykorzystane zostały następujące środki finansowe na zwrot kosztów wyposażenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej i kosztów wynagrodzenia w kwocie 25 tysięcy złotych, środki w kwocie 5 tysięcy złotych z przeznaczeniem na szkolenia osób niepełnosprawnych oraz środki w kwocie 2864 zł z tytułu rezygnacji z uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Środki w łącznej kwocie 32 864 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Kolejnym ważnym tematem, nad jakim debatowali dziś radni, były podwyżki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Starosta włocławski wyraził ubolewanie, że mimo iż już dawno minął termin podpisania porozumienia między starostwem powiatowym a Włocławskim Urzędem Miasta, porozumienie nie zostało zawarte. Chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy jeszcze ważny problem. Ja poinformowałem Radę Powiatu odnośnie tego, żebyśmy jak najszybciej, bo jest pewne zagrożenie, żebyśmy zawarli porozumienie z miastem Włocławek odnośnie, to jest temat istotny i ważny, żebyśmy prowadzimy wspólnie Powiatowy Urząd Pracy i żeby realizować zadania, musi być zawarte porozumienie, mimo że ono powinno być zawarte do 15 października, do dnia dzisiejszego nie jest zawarte. Oczekuję ze strony miasta, że jak najszybciej dojdzie do podpisania porozumienia, bo rzeczywiście to jest bardzo ważna instytucja, wbrew temu, co się mówi, że tylko się przerzuca tam papierki. Proszę Państwa, jeśli wszyscy dzisiaj mówimy o dzisiaj dużym bezrobociu, o rynku pracy na terenie naszego regionu, to musimy stwarzać warunki, żeby ta instytucja, która jest w pierwszej rzędzie odpowiedzialna za bezrobocie na naszym terenie, miała spokój. I tu dzisiaj z tego miejsca apeluję do pana prezydenta, żeby jak najszybciej doszło do podpisania porozumień. Jednym z ważnych punktów sesji dzisiejszej było przede wszystkim dyskusja na temat podwyżek dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Jak wiecie Państwo, Powiatowy Urząd Pracy jest finansowany z budżetu miasta Włocławek, jak też budżetu powiatu włocławskiego. Do dnia 15 listopada prawdopodobnie ma zostać podpisana umowa między miastem a powiatem włocławskim w celu podwyżek dla pracowników tego powiatu. Wiemy, że Urząd Powiatowy jest bardzo ważnym elementem strategii rozwoju powiatu. Tam decydują się miejsca pracy, decyduje się przydział miejsc pracy, decyduje się o zatrudnieniu. Tam jest duże dofinansowanie z źródeł zewnętrznych, gdzie te fundusze możemy dzielić. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pracownicy byli w jakiś sposób docenieni, a ta praca, żeby była wykonywana w należyty sposób. Starosta poinformował także, iż dobiega końca remont ulicy Dobrzyńskiej. Jesteśmy na etapie już dzisiaj końcówki realizacji tego zadania. Ona została przesunięta z 15 września na 30 października. Zapewniam Państwa, że piękna droga powstała. To już jest końcówka realizacji tego zadania. To jest odcinek około 3 km, tak długo wyczekiwany przez mieszkańców. Żadnych wzrostów nakładów nie było, wolą tylko wykonawcy było to, nie mówiąc, że naprawdę były złe warunki atmosferyczne i niektórych rzeczy nie można było realizować, ale błędy były po stronie i wykonawcy, jak również inwestora i obopólnie w imieniu zarządu byli przedstawiciele wykonawcy. Doszliśmy, że przedłużamy ten termin na koniec października i liczę na to, że już na początku listopada będzie odbiór tej drogi, który będzie służył mieszkańcom.